Cześć! Do tej pory łowiłem na żyłki. Żyłki koniczne, z przyponem konicznym. Tak, jak zobaczcie, ładne, kolorowe. Natomiast one się sprawdzają do czasu, aż nam się urwą. Taka jest prawda, ale urwał! Natomiast, no i potem trzeba sobie jakoś radzić. Trzeba tutaj wiązać, zobaczcie, przypon koniczny do tej żyłki głównej. Potem tutaj, zobaczcie, się odkładają jakieś zielska. Ja dzisiaj spróbuję czegoś zupełnie nowego, nigdy tak nie łowiłem. Szarpnąłem się za hajs z YouTube'a. Kupiłem taką oto plecionkę od Yuki. Jest to plecionka 016, więc tak sobie myślę, że ona mogłaby sprostać wymagania przyponu strzałowego również. Czyli nie musiałbym teraz wiązać do tego jeszcze strzałówki i potem nasz zestaw końcowy, tylko bezpośrednio do tej plecionki, bezpośrednio ten zestaw końcowy z naszym trokiem bocznym, czyli tak zwanym naszym haczykiem i żarełkiem dla tych rybek. 0,16, natomiast no tak jak tutaj patrzymy, to ja nie mogę się tutaj doszukać, ile tu jest metrów. Wiem, że jest 8 splotowa. Rozmawialiśmy o tym w Pomorzance, gdzie jest baza mistrzostw Polski, że ta żyłeczka to jest nowość na ten rok i ona jest bardzo fajna, bo nie chłonie wody. Czyli jak będziemy sobie zwijać tą naszą plecionkę po moczeniu jej długotrwałym w wodzie, nie powinna na nas chlapać, bo niektóre plecionki mają taką przykrą przypadłość, że przy zwijaniu ona na nas chlapie, no i jest ogólnie taka jedna wielka kicha. Kolory co 10 metrów, co wydaje mi się w surfie dosyć sprawą słabą. Do surfa powinny być co moim zdaniem 20 metrów. Ja myślę, że ona jest bardziej dedykowana do połowów dorszy z kutra, ponieważ tamto co 10 metrów to jest no, większy spokój jest tego liczenia. Natomiast tutaj jak zarzucamy siłowo naszą przynętą, ona leci nam gdzieś ze 100-120 metrów, no to 12 kolorów, słabo będzie to policzyć. No ale zobaczymy, jak to się w praktyce uda. Nalałem sobie wody do wiadra. Nie wiem jak wy, ale ja stosuję właśnie taką, a nie inną metodę na nawijanie plecionki. Ona jest od razu taka troszeczkę mokra, no i od razu jest lepsza. Tak ona wygląda. Słuchajcie, na tą chwilę nie chłonie wody. Już no, mamy taką ponad godzinę wędka była w wodzie i ani razu nie chlapnęła no, ta plecionka, ta woda, którą ona powinna tam niby jak chłonie nanieść mi na kabłąk kołowrotka i wtedy wiecie, to czasami potrafi chlapać. Jest też bardzo fajna, cieniutka. I taki przekrój w miarę okrągły i no, na przelotkach nie trze, nie gwiżdże i też wiecie, nie chrobocze. Dlatego wychodziłoby, że spoko, natomiast kolory, tak jak mówiłem, beznadziejne, bo no nie wiem, no jak daleko rzucę, to wiem, że jest ten żółty. Daleko to jest gdzieś tam, widzicie, mamy placek taki jaśniejszy i potem mam troszeczkę ciemniejszy. Staram się to tam właśnie daleko zarzucić. No, nie wychodzi mi za bardzo, mam ramię rozwalone, wiecie, ale powiedzmy. Natomiast jest dzisiaj wiatr dosyć duży. No i zdecydowanie z plecionki robi się większy balon. I tu jestem w szoku, bo żyłkę mam 0,23 i nie robi mi się taki balon jak na plecionce. A myślałem, że będzie nowy. Plecionka jest 0,16, przypomnę. Fajna, jest ok. Szkoda, że kolory są co 10 metrów, a nie co 20 albo co 25. Dla mnie byłoby lepiej, natomiast na tą chwilę jest ok, ale potestuję jeszcze chwilę i zobaczymy no, za jakiś czas, jak się sprawuje. A może nawet jutro na kolejnej turze, albo jutro po trzeciej turze powiem wam, jak to wygląda. A, jeszcze jedna ważna rzecz, próbowałem zarzucić ciężarkiem 120 gramów, ten jest chyba też 120, natomiast teraz mam 140. Taki naprawdę, wiecie, siłowy zarzut, zobaczcie, tu mamy kreseczki, tak naprawdę, siła razy ramię i wytrzymuje. Czyli ta 0,16 fajnie wytrzymuje, nie trzeba jakichś dodatkowych przyponów strzałowych. No i to w zasadzie chyba tyle. Tatra, ktoś tu był od nas? Ale to nie ja. Natomiast sprzątamy po sobie
a nawet i sprzątamy po innych, pamiętajcie, żeby porządek był na łowisku. Dobra, słuchajcie, według mnie ta plecioneczka nie nasiąka w ogóle wodą. No akurat zaczął tak lekko kropić deszcz, mam nadzieję, że na obiektyw nam nie nachlapie deszcz. Wykorzystam, że akurat chłopacy do mnie przyjechali, także Adam, trzymaj kamerkę. Ja wezmę, ściągnę to. I teraz po prostu trzymaj ją w miarę blisko, żeby było widać ewentualnie, czy chlapie woda na to. Ja będę się ściągał, możemy sobie też policzyć jeszcze kolory, bo co 10 metrów jest inny kolor, czyli jak daleko zarzuciłem, to ja kręcę jak się najszybciej da. Lecimy. To jest żółty. A teraz chyba jakiś inny. Dwa. Dziesięć. Na 100 metrów było. To chyba bardziej... Chyba nie. Deszcz bardziej pada. Ale jest suchutka, nie? Suchutka jest, nie? I fajnie. Fajnie idzie, suchutka. Jest suchutka. 0,16. Ta była w wodzie, nie wiem, 20 minut gdzieś, także jest ok, no ale deszcz zaczął padać. Coraz gorzej, co? Gdzie tam? Pięknie. Damy radę. Damy radę. No słuchajcie, plecionka naprawdę spoko, ja sobie kupiłem 0,16, nie jest to jakieś lokowanie produktu, bo ja ją kupiłem na Mistrzostwach Polski za hajs z YouTube'a, więc no powiedzmy to taki swój hajs, można powiedzieć, który mam dzięki temu, że oglądacie no, reklamy, które się pojawiają tutaj na tym kanale. Zapłaciłem ciutka ponad 100 zł, natomiast na stronie Yuki można ją wyrwać za około 130 zł, więc no polecamy to kupowanie na tych stragenikach, co są wystawiane przy jakichś tam większych, na większych imprezkach. Natomiast tak, 0,16 dlatego, żeby można było zarzucać tą plecionką bez używania dodatkowych przyponów strzałowych, bo ja strasznie nie lubię tych węzłów. Wiem, można zrobić węzeł zderzakowy, on jest w miarę taki mały, zgrabny i tak dalej. Natomiast ja tego nie lubię, bo potem też zielsko na tym węźle się nam... gromadzi, no i wtedy ciężko przez te przelotki przechodzi, jak jest, że jakaś rybka jest, na przykład leszczu, gdzie trzeba byłoby go tak w miarę sensownie, dosyć delikatnie holować, a użyjemy plecionkę, to już w ogóle masakra, nie? Powinno się na żyłce chyba łowić leszcze, no zdecydowanie, bo on bardzo delikatną rybką jest. No i słuchajcie, wziąłem 0,16 właśnie, żeby nie było tego węzła. No i tak, plecioneczka dała radę, próbowałem nawet rzucić 160, takim ciężarkiem, też siłowo, jeden raz tak próbowałem, więcej razy nie, bo mam troszeczkę ramię uszkodzone, natomiast nic się nie stało, nie pękło, nawet na węźle nie pękło, a węzeł no, nie był jakiś wymyślny mega. No, ale muszę wam powiedzieć tak, że te kolory, dlaczego co 10 metrów? Chyba dlatego, bo tak jak czytamy na stronie producenta, ona jest polecana przede wszystkim do połowu sandaczy, dorszy, sprawdza się również przy sumowych i szczupakowych łowach, czyli nie ma tam wymienione surfcastingu, natomiast nadaje się do surfa, bo nie chłonie wody, to żeśmy sprawdzili nawet z kolegą Adamem Garlickim, naszym ratownikiem medycznym, który był na stanowisku kilkakrotnie, jak ona się sprawuje, no i też był w szoku, że faktycznie, no była w wodzie pół godziny, nie chłonie tej wody, może z czasem zacznie. Ja nie mówię, że nie, bo no ona może być powleczona teraz jakimś tam teflonem, silikonem, zresztą na stronie producenta czytamy, że jest jakimś tam silikonem powleczona i dzięki temu nie chłonie aż tak tej wody. Z czasem to się może wszystko, powiedzmy, wypłukać i może być zupełnie inaczej. Natomiast na sam początek myślę, że spoko. Ja nie mogłem się doszukać, ile tam jest metrów. Na tym pudełku nie było tego napisane, o dziwo. Były różne chińskie jakieś znaczki, czy japońskie, natomiast nie było napisane, ile jest metrów. Metrów jest 300. Na tej szpulce, więc wystarczy, nawet jeśli urwiemy gdzieś to tam, czy nawet jeżeli jeden sezon będziemy jej używać z jednej strony, potem przywiniemy sobie na drugą stronę, bo ja tak czasami robię, no to też śmiało da się i będzie nawet spoko. Nie, na przelotkach na pewno nie świszczy, nie drapie tych przelotek, czyli ten splot 8 włókien jest w miarę ok. Pytanie, czy ja polecam ją, czy nie polecam ją, bo pewnie się będziecie pytać w komentarzach. Słuchajcie, tak prawdę mówiąc do końca nie wiem, ponieważ to jest moja pierwsza plecionka, którą tak naprawdę zrobiłem typowo pod surfa. Będę oczywiście sukcesywnie wam mówił, czy ona się nadaje, czy nie, natomiast nie jestem jakąś wyroczną, jeżeli chodzi o te plecionki, bo rzadko używam ich. Natomiast film był bardziej nagrany czy plecionką, czy
żyłką lepiej łowić na surfa i powiem wam chyba szczerze, że lepiej jest łowić żyłką. Żyłka robiła mi mniejszy balon, bo na jednej wędce miałem na Mistrzostwach Polski żyłkę, na drugiej właśnie tą plecionkę, no i żyłka robiła mi mniejszy balon. Żyłki miałem różne, bo miałem 0,23 i 0,28 i nawet ta żyłka 0,28 w porównaniu z tą plecionką, która ma 0,16, czyli połowę w zasadzie, to i tak plecionka robiła większy balon. Druga rzecz jest taka, że jak daleko fajnie zarzuciłem i miałem taki blat troszeczkę tam, troszeczkę dalej, więc tam nie było żadnych stoków i tak dalej, więc ten ciężarek, który był na dnie, on po prostu musiał się sam, że tak powiem, zakotwiczyć. I teraz o ile dosyć prosto jest zakotwiczyć ten zestaw, jak się ma się żyłkę, w moim mniemaniu, a nie jestem wyczynowcem, o tyle ciężej, jeżeli ja mam sztywne wędziska, zakotwiczyć zestaw, który jest z plecionką, ponieważ on mi się cały czas delikatnie zrywał. On się nie był w stanie tak dobrze zakotwiczyć, on się delikatnie cały czas zrywał, więc tutaj na pewno jakieś piramidki wchodzą bardziej w grę. Lub no, jeżeli chcemy, żeby on się przemieszał, ten zestaw, to może faktycznie wtedy lepsza jest właśnie plecionka. Nie wiem dokładnie, będę to testował jeszcze. Pewnie pojawi się kilka takich filmików, czy żyłka, czy plecionka. Dużo z was ludzi łowi albo na żyłki, albo tylko na plecionki. Rozmawiałem z wieloma zawodnikami, którzy byli łowili razem z nami na Mistrzostwach Polski. No i każdy ma też tam jakieś swoje przemyślenia. Na pewno plecionka daje nam większe takie uczucie, jak to dno wygląda, bo zarzucimy dosyć daleko i na przykład ściągając tą przynętę wiemy, że ono jest na przykład twarde, nie? Bo czujemy tą każdą taką muldę, która tam jest usypana przez te prądy morskie. To jest na pewno dobro dodane. Tak, wiemy, kiedy jest bardziej miękkie to dno i to jest na pewno super. Natomiast trzeba się przyzwyczaić, a na pewno nauczyć łowić plecionką. Ja będę jeszcze próbował. Jak macie jakieś swoje ulubione plecionki, koniecznie napiszcie na dole w komentarzu, to na pewno będzie jakaś taka porada dla następnych adeptów sztuki surfcastingu w połączeniu z plecionką, bo ja to nie jestem, tak jak mówiłem, jakąś wyrocznią, ja na pewno nie jestem jakimś mega surfcastingowcem, który codziennie siedzi na tych rybkach. Niemniej jednak plecionka spełnia zadanie, czyli nie urwała się przy siłowym zarzuceniu 160-gramowym ciężarkiem. A, jeszcze jedno miałem powiedzieć o tych kolorach. Kolory do bani. Co 25 metrów powinny być, a nie co 10. Co 10 metrów to jak zarzucimy, to tak prawdę mówiąc zgubimy się w tym, jaki kolor to było, ile metrów. Jak miałem co 25 czy co 20 metrów, te kolory to sobie nawet na wędzisku delikatnie napisałem markerem. I dla mnie to była bomba. Tutaj jest po prostu troszeczkę taki większy miszmasz. Może dokładnie jesteśmy w stanie trafić w tą dziurę, gdzie zlokalizowaliśmy za dnia na przykład i potem wieczorem dalej w tą dziurę trafiać. Niemniej jednak kolory chyba co 25 metrów powinny być. Dobra, to tyle. Napiszcie mi w komentarzu, czy takie filmy mają sens, czy to się wam podobało, a jeśli nie, to dajcie oczywiście łapkę w dół. A jak jest ok, łapka w górę się przyda, chociażby dla zasięgu. Trzymajcie się, na razie, cześć.